wyborów samorządowych wkrótce. Organizują się dlatego, że chcą zmieniać rzeczywistość. Myślę, że może nie organizowałyby się tak mocno, gdyby nie to, że strasznie nie lubią tego, co się dzieje w kraju. I to się zmieniło w 2015 roku, one wtedy się bardzo zaktywizowały, te kobiety. Cały ten nasz sznurek działalności, który do tej pory składa się z trzech elementów, rozpoczął się w 2016 roku. Wymyśliłyśmy z koleżanką taką nieformalną grupę, którą nazwałyśmy Wy to, my to Wy. Jeździłyśmy po całej Polsce, rozmawiając z kobietami, głównie z kobietami, bo na te spotkania przychodziły kobiety, o różnych interesujących je rzeczach, o aborcji, o kościele, o społeczeństwie otwartym, o edukacji, o wszystkim, o czym one chciały rozmawiać. Poznałyśmy bardzo dużo świetnych kobiet zaczęłyśmy się zastanawiać nad wspólną taką organizacją wspierającą te kobiety, które zdecydowały, że one chcą faktycznie tę rzeczywistość zmieniać, nie tylko siedzieć i narzekać, tylko naprawdę zmieniać, czyli muszą kandydować do wyborów samorządowych. Zaczęłyśmy organizować, jesteśmy po dwóch warsztatach, czy takich blokach warsztatów, dwóch weekendach. Pierwszy odbył się w połowie lutego w Łodzi, drugi się odbył tydzień temu w Warszawie. 100 kobiety idą do wyborów. Przy ostatnim stole siedziało 29 kobiet i jeden mężczyzna. Uczyli się bardzo różnych rzeczy, rozmawiali o budżecie gminy, rozmawiali o tym, jak sensownie zrobić swoją prezentację wyborczą, rozmawiali o celach i ideach. Mamy zamiar zrobić jeszcze dwa stoły przedwyborcze pod koniec czerwca, a czwarty w połowie września. I po wyborach chcemy zrobić piąty stół, żeby podsumować to, co się wydarzy wcześniej. Mam nadzieję, że w tę dobrą stronę i z radością będziemy to sumować, ale nawet jeżeli, przy takim założeniu, że żadna z tych osób, z którymi się spotykamy, nie dostanie się do samorządów, to tak czy siak będzie to ogromny sukces, ponieważ te dziewczyny się bardzo wielu rzeczy uczą, nabierają niesamowitej pewności siebie, łączą się też. I z tego łączenia wynika trzeci element, tak? Najpierw jeżdżenie po Polsce, Wy to, my to Wy, potem siadanie przy stole i uczenie się o tym, jak wygrać wybory samorządowe, stół kobiety idą do wyborów, a trzeci element nazywamy sieć, idziemy do wyborów. Zaczynamy budować taką sieć w całej Polsce. Chcemy tę sieć utkać z różnych takich grup jak nasza, takich grup w Polsce jest bardzo dużo. Zaczynamy budować tę sieć razem z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, który będzie dużym okiem. My jesteśmy małym oczkiem, ale to nie ma wielkiego znaczenia. I potem do tej naszej wspólnej sieci wyborczej chcemy łowić głosy wyborcze. Chcemy, żeby ludzie na nas głosowali, na kobiety, które idą do wyborów. I wszystkich tych, którzy słuchają i którzy albo sami oni, albo same one, albo wiedzą o kimś kto, bardzo zapraszamy. Wkrótce upublicznimy wszelkie kontakty do nas i chcemy być razem, bo wtedy będziemy silniejsi i bardziej większa moc będzie z nami.